Cześć, jestem Michał Sieńko. Dziś chciałbym wam opowiedzieć o książce pod tytułem Pan Lodowego Ogrodu. Pan Lodowego Ogrodu to jedna z najlepszych książek Grzędowicza. Ma 4 tomy, jak na razie zostały wydane 3. Czwarty tom ukaże się niedługo, możliwe, że pod koniec tego roku, jeśli nie na pewno w przyszłym. Grzędowicz jest na ukończeniu tej powieści. Zresztą ciekawa sprawa, ta powieść nie miała mieć 4 tomów, tylko 3, ale historia tak się rozrosła, że pisarz postanowił jeszcze bardziej eksploatować swój główny temat. A główny temat to Vuko Drakajnen. Drakajnen jest Chorwatem z pochodzenia, ma polskie korzenie i został wysłany na obcą planetę, aby uratować naukowców, którzy zostali wysłani tam przed nim. Pan Lodowego Ogrodu jest z jednej strony książką banalną pod względem fabularnym. Jest bardzo prosty schemat. Mamy przybysza z obcej planety, który ląduje gdzieś na tej obcej planecie, eksploruje ten świat, natrafia na przygody i ma jakiś cel. No i kwestia polega na tym, czy on dojdzie do swojego celu, czy nie. Niebanalne jest natomiast co innego. No to konwencja na przykład. Jest to połączenie SF i fantasy. Dlatego, że Vuko nie używa na przykład takich rzeczy jak lasery, nie ma statków kosmicznych, którymi eksploruje ten świat. Zawsze porusza się pieszo, ewentualnie na swoim wierzchowcu. Używa mieczy i to są elementy typowe dla fantasy. Natomiast science fiction to jest jego układ wspomagania o nazwie Cyfral. Cyfral daje mu nadludzką moc, koncentrację, panowanie nad organizmem. Jest czymś w rodzaju szóstego zmysłu Spidermana, czy jakimś kolejnym nadludzkim talentem w jakichś tam różnych cyklach. Jest jeszcze jeden element, niebanalny, o którym chciałbym wam powiedzieć. A mianowicie, to jest książka postmodernistyczna. I ten gatunek wymaga od czytelnika bardzo dużo, a także od samego autora. Dlatego ta książka, Pan Lodowego Ogrodu, wszystkie 3 na razie, jak do tej pory wydane części, są bardzo ciekawe pod względem konstrukcyjnym. I struktura jest wyjątkowa. Spełnia ona praktycznie wszystkie wymogi związane z postmodernizmem. Intertekstualność, czyli nawiązania do Ulyssesa Jamesa Joyce'a, do Sapkowskiego i jego sagi o Wiedźminie, do Jądra Ciemności Josepha Conrada, do mitologii nordyckiej, do braci Grimm, do sztuki i malarstwa, do popu, do piosenek różnych. A to tylko kilka przykładów. Eklektyzm jest kolejną cechą postmodernizmu i kolejną cechą Pana Lodowego Ogrodu. Powieść łączy w sobie kilka konwencji. Science fiction, fantasy, realizm magiczny, oniryzm i inne. Mam nadzieję, że przybliżę wam troszeczkę Pana Lodowego Ogrodu, jego cechy i te główne i poboczne. I myślę, że warto przeczytać tą książkę, ale najlepiej, jeżeli przeczytacie pierwszy tom, jeśli wam się spodoba, a raczej tak, to na pewno sięgniecie do drugiego i trzeciego, a kiedy zostanie wydany czwarty, zakupicie całą serię, do czego namawiam, bo warto. Dziękuję.